Cześć kochani! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a jeśli historia Was zainteresuje, zostawcie również łapkę w górę oraz komentarz. Zapraszam! Milanówek to miasto położone w województwie mazowieckim w powiecie grodziskim, leżące na południowy zachód od Warszawy i wchodzące w skład aglomeracji warszawskiej. Miasto liczy sobie niespełna 16 tysięcy mieszkańców. Dzieje Milanówka sięgają początku naszej ery. Od samego początku osada specjalizowała się w wyrobach hutniczych. W średniowieczu Milanówek rozwijał się podobnie jak inne, tej samej wielkości miejscowości, zaś większy rozwój przypada na drugą połowę XIX wieku, kiedy do Milanówka zaczęli zjeżdżać majętni mieszczanie, chcący zainwestować w przemysł. To właśnie wówczas w krajobrazie miasta pojawiły się piękne wille i kamieniczki. Po I wojnie światowej w Milanówku powstała słynna fabryka jedwabiu, dzięki czemu lokalna gospodarka mogła się lepiej rozwijać. Po II wojnie światowej miejscowość otrzymała prawa miejskie, a dziś jest ważnym miejscem na mapie województwa mazowieckiego, kojarzonym w sporej mierze jako miejscowość wypoczynkowa. W Milanówku zobaczyć można piękne wille przedwojennych przemysłowców, w tym willę Matulka, wybudowaną w stylu szwajcarskim, czy neorenesansową Józefinę lub neogotycką Borówkę. W miasteczku znajduje się również neoromański kościół świętej Jadwigi, a style neo wyraźnie wskazują na rozwój miasteczka na przełomie XIX i XX wieku. Miejscem wartym odwiedzenia jest również Villa Valeria, w której swoją siedzibę ma Muzeum imienia Jana Szczepkowskiego, znamienitego rzeźbiarza. W muzeum można podziwiać jego twórczość. W Milanówku wraz ze swoją mamą Marią i bratem Łukaszem mieszka Monika. Ich dom znajduje się bardzo blisko centrum miasta, przy ulicy Nadarzyńskiej. Jest rok 2001. Monika ma 22 lata. Jest ładną, szczupłą dziewczyną o długich kasztanowych włosach. Bardzo wysoka stopa bezrobocia sprawia, że absolwentka technikum ekonomicznego ma poważne problemy ze znalezieniem stałej pracy. Jak zresztą wielu jej rówieśników, choć bardzo chciałaby pracować w miejscu, które umożliwiłoby jej rozwój zgodny z jej wykształceniem, czasy są trudne i bardzo często ludzie pracują poniżej swoich kwalifikacji. Zafascynowana sztuką i malarstwem Monika skończyła szkołę średnią o profilu odbiegającym od jej zainteresowań, a następnie znalazła pracę niezgodną ani z jej zainteresowaniami, ani z wykształceniem, ponieważ w drugiej połowie września 2001 roku młoda kobieta zostaje zatrudniona w pobliskiej pizzerii Gemini jako pomoc kuchenna. Lokal znajduje się na parterze domu jednorodzinnego przy spokojnej ulicy Głowackiego. Właściciele, pani Wanda i jej mąż, mieszkają nad pizzerią. Lokal otwierany jest codziennie o godzinie 12, a zamykany jest o różnych porach, czasami o 22, ale zdarza się też, że lokal otwarty jest do późnych godzin nocnych, do przysłowiowego ostatniego klienta.
Monika mimo krótkiego okresu zatrudnienia bardzo szybko daje się poznać jako osoba bardzo zdyscyplinowana, solidna i pracowita. Zależy jej na pracę i daje z siebie wszystko. Dobrze wie, że o pracę jest trudno i kiedy już ją znalazła, to musi się starać, aby ją utrzymać. Ponadto jest po prostu dobrze wychowana w szacunku do pracy i każdy wypełniany obowiązek traktuje z odpowiednią starannością. Monika ma do pracy blisko, zaledwie kilometr, 10 minut marszu lub 3 minuty na rowerze. I właśnie tym ostatnim sposobem Monika pokonuje dystans do pracy i z pracy na swoim rowerze. Jest sobota, 13 października 2001 roku. Monika jest zatrudniona w pizzerii od 3 tygodni. Tego dnia ruch w lokalu nie jest duży, mimo weekendu. W lokalu poza Moniką znajduje się jeszcze kilka osób z obsługi, w tym między innymi uczeń, który odbywa w pizzerii praktyki zawodowe. Z uwagi na to, że tego wieczora w lokalu nie pojawiło się zbyt wielu klientów, właścicielka decyduje o zamknięciu pizzerii o godzinie 22. Kilka minut przed planowaną godziną zamknięcia przed lokalem staje samochód osobowy. To ojciec ucznia, który odbywa praktyki w pizzerii. Mężczyzna zabiera syna. Widząc, że do domu zbiera się również Monika, proponuje, że ją odwiezie. Jest bardzo ciemno i choć dom dziewczyny znajduje się w pobliżu, to samotne powroty o tej porze nie należą do bezpiecznych. Monika jednak odmawia, mówi, że ma bardzo blisko, a poza tym przyjechała na rowerze i poradzi sobie. Mężczyzna nie naciska, zabiera syna i odjeżdżają do domu. Monika opuszcza lokal mniej więcej kwadrans po godzinie 22. Wcześniej zdarzało się, że w drodze powrotnej towarzyszył jej kolega pracujący w tym samym lokalu jako barman. Niestety tym razem musiałaby na niego poczekać, a czuła się już na tyle zmęczona, że zrezygnowała z oczekiwania na kolegę i samotnie ruszyła w drogę powrotną. Wsiada więc na swój rower i rusza w kierunku domu. Po wyjściu z lokalu skręca w lewą stronę, dojeżdża do skrzyżowania z ulicą Szkolną i znowu skręca w lewo. Za 3 minuty powinna pojawić się w domu. Po drodze mija jeszcze klasztor i boisko szkolne, a ze Szkolnej będzie musiała skręcić w prawo w ulicę Królewską, a następnie w Grudowską lub na Darzyńską. Następnego dnia około godziny 10:30 do drzwi domu, w którym mieszkała Monika, ktoś puka. Mama Moniki otwiera drzwi. To dwaj mężczyźni, którzy pracują z jej córką w pizzerii. Mężczyźni pytają, czy Monika wróciła do domu na noc. Matka odpowiada, że nie. Ci zaś, nieco zdziwieni, ale jakby zadowoleni, z uśmiechem opuszczają posesję. Ta sytuacja bardzo dziwi panią Marię. Dlaczego koledzy z pracy córki zapytali, czy wróciła na noc, a niezwyczajnie, czy po prostu jest w domu? Pani Maria sądziła, że być może córka została w pracy do rana lub nocowała u którejś z koleżanek. W przeszłości już się tak zdarzyło i dlatego nie wszczęła alarmu, kiedy Monika nie pojawiła się w domu po pracy. W tej chwili była jednak tak bardzo zaskoczona formą zadanego przez młodych mężczyzn pytania, że nie odezwała się już ani jednym słowem, bo jedyne, o czym teraz myślała,
to jak najszybciej dowiedzieć się, gdzie przebywa jej córka. Tego dnia Monika miała rozpocząć swoją zmianę o godzinie 11, a o godzinie 10:30 nie było jej ani w domu, ani przypuszczalnie również w pizzerii. Nie wiadomo, co mogło się z nią stać, skoro wyszła z pracy poprzedniego wieczora i nie dotarła do domu, to znaczy, że zaginęła gdzieś na bardzo krótkim odcinku, zaledwie 1 kilometra, który dzielił pizzerię i jej dom. Mama Moniki natychmiast udaje się do miejsca jej pracy. Dociera tam kilka minut przed godziną 11. Na miejscu zastaje dwóch funkcjonariuszy policji, którzy przeprowadzają rozpytanie wśród pracowników i szefostwa. Policjanci zostali wezwani przez właściciela lokalu, ponieważ mężczyźni, którzy kilkanaście minut wcześniej odwiedzili mamę Moniki, przekazali właścicielowi informację, że Monika nie dotarła do domu po pracy. Sprawa wydała się pani Marii niezwykle dziwna. Kobieta z przerażeniem w głosie zapytała policjantów, gdzie jest jej córka. Ci zaś odpowiedzieli, że nie wiadomo i polecili kobiecie udać się na komisariat i zgłosić zaginięcie Moniki. Nie tracąc czasu, pani Maria udaje się bezpośrednio z ulicy Głowackiego do komisariatu zlokalizowanego przy ulicy Literackiej, czyli w odległości około 2 kilometrów. Pani Maria wkrótce dociera do komisariatu, gdzie na podstawie jej słów funkcjonariusze wypełniają kwestionariusz dotyczący osoby zaginionej. W poszczególnych rubrykach wpisują wszystkie niezbędne dane, takie jak wzrost Moniki, rysopis oraz to, w co była ubrana. Według kwestionariusza feralnego wieczora dziewczyna miała na sobie czarną kurtkę polarową, szary półgolf, czarne spodnie, a na stopach czarne lakierki. Miała przy sobie również torebkę, w której znajdowały się jej dokumenty. Mama Moniki została poinformowana o tym, że nim funkcjonariusze podejmą jakieś konkretne działania, trzeba będzie trochę poczekać, ponieważ Monika jest dorosła i minęło niewiele czasu od jej zaginięcia. Policjanci przekazali mamie młodej kobiety, że zajmą się zaginięciem jej córki w poniedziałek rano. Pani Maria nie ma jednak zamiaru czekać bezczynnie. O zaginięciu swojej córki informuje rodzinę i znajomych. Wspólnie sprawdzają różne miejsca, do których przypuszczalnie mogła się udać Monika. Dzwonią również do okolicznych szpitali, by sprawdzić, czy dziewczyna nie brała udziału w jakimś wypadku komunikacyjnym. Te działania nie przynoszą jednak oczekiwanego rezultatu. Policjanci, którzy zapowiedzieli, że rozpoczną działania poszukiwawcze następnego dnia, wykonują jednak w niedzielne popołudnie bardzo ważną czynność. Wysyłają zapytanie do Biura Rzeczy Znalezionych dotyczące roweru górskiego należącego do Moniki. Podają opis jego wyglądu wraz z numerem pojazdu, ale otrzymują odpowiedź negatywną. Nikt nie przekazał do biura znalezionego roweru, ani też informacji, by taki przedmiot został gdzieś znaleziony. Do końca dnia nie wiadomo ani tego, co stało się z Moniką, ani chociażby z jej rowerem. W poniedziałkowy poranek 15 października 2001 roku funkcjonariusze policji z Milanówka rozpoczynają swój dzień od spotkania przed pizzerią, w której pracowała Monika. Idąc od tego punktu, sprawdzają każdą posesję na trasie przejazdu Moniki z pracy do domu.
rozpytują mieszkańców, mając nadzieję, że dotrą do kogoś, kto wie cokolwiek na temat zaginięcia dziewczyny. Na słupach ogłoszeniowych i przystankach wkrótce pojawiają się plakaty o zaginięciu Moniki. Jeszcze tego samego ranka z policjantami skontaktowali się miejscowi strażnicy miejscy, twierdząc, że pewien mieszkaniec Milanówka o imieniu Jan właśnie przyprowadził do nich rower górski, który najprawdopodobniej należy do zaginionej kobiety. Do budynku Straży Miejskiej, znajdującego się około kilometra od pizzerii Gemini, mężczyzna przyprowadził rower, a ponieważ strażnicy wiedzieli już o zaginięciu Moniki, natychmiast przekazali te informacje policjantom. Funkcjonariusze błyskawicznie dotarli do Jana, rozpytali go na okoliczność znalezienia roweru Moniki. Mężczyzna powiedział, że w sobotni wieczór między godziną 22.30 a 23.00 był świadkiem niecodziennej sytuacji. Kiedy wraz ze znajomymi znajdował się na ławce u zbiegu ulic Królewskiej i Szkolnej, zauważył jadącą na rowerze młodą kobietę. Poruszała się w kierunku ulicy Królewskiej. Do jadącej na rowerze dziewczyny w pewnym momencie podjechał samochód marki Łada na żyrardowskich rejestracjach. Był jasnego koloru. Kobieta, którą prawdopodobnie była Monika, według słów Jana, zatrzymała się, rower postawiła przy ulicy i wsiadła do jasnej Łady, a następnie odjechała z siedzącymi wewnątrz trzema mężczyznami. Po chwili auto skręciło w ulicę Królewską, gdzie zostało zatrzymane przez policyjny patrol. Chwilę później Łada odjechała w kierunku Grodziska. Około godziny pierwszej w nocy, kiedy Jan wracał do domu, jak twierdzi, zabrał rower w obawie, że ktoś mógłby go ukraść. Dwa dni później przyprowadził go do budynku Straży Miejskiej. Rower zostaje poddany dokładnym oględzinom. Jak się okazuje, na kierownicy oraz pod siodełkiem roweru technicy znajdują ślady krwi. Trudno wyjaśnić, skąd mogły się tam wziąć, skoro według Jana Monika dobrowolnie wsiadła do Łady i nic nie wskazywało na to, by miała jakiekolwiek rany. Ponadto na rowerze znaleziono wiele świeżych odcisków palców, zaś pod kierownicą zabezpieczono bardzo wyraźny ślad daktyloskopijny, odcisk kciuka. Miejsce, które Jan wskazał jako to, w którym Monika pozostawiła rower, zostaje dokładnie sprawdzone. Sprowadzone zostają psy tropiące, pojawia się ekipa policyjna. Do policyjnych poszukiwań dołączają również strażacy, którzy przeszukują okoliczne studzienki. Policjanci kontynuują poszukiwania na prywatnych posesjach. Psy tropiące nie złapały tropu Moniki w miejscu, które wskazał Jan. Jeden z dwuosobowych patroli policyjnych wchodzi na posesję przy ulicy Królewskiej, znajdującej się w pobliżu ulicy Nadarzyńskiej, przy trasie, którą Monika powinna wracać do domu. Choć nieruchomość posiada prywatnego właściciela, to nie jest ona przez niego użytkowana. Właściciel akurat prowadzi tam remont i zatrudnia robotników, którzy prowadzą prace remontowe na jego zlecenie. Na posesję nie ma swobodnego dostępu, dlatego policjanci przechodzą przez dziurę w ogrodzeniu, zaglądają w różne zakamarki. W pewnym momencie jeden z policjantów wpada do niezabezpieczonej studni, która jest tylko przykryta cienką płytą.
tylko refleks sprawia, że w ostatniej chwili przytrzymuje się krawędzi studni i nie upada na dno. Kolega pomaga mu się wydostać. Funkcjonariusze zaglądają teraz do środka. Studnia jest prawie wysuszona. Na dnie znajduje się odrobina wody. Widać jednak dno, na którym leży kilka butelek. Wyraźnie dostrzegalny jest piasek i właściwie tylko niewielka kałuża, która nawet nie zasłania całkowicie dna. Mniej więcej na wysokości 1,5 metra przez środek studni przebiega rura. Poza tym w studni nie ma niczego innego. Policjanci piszą z tego zdarzenia notatkę służbową. Posesja zostaje oznaczona jako sprawdzona. Kiedy w lokalnych mediach pojawiają się informacje o zaginięciu Moniki, a na ulicach miasta wszędzie widać już plakaty ze zdjęciem dziewczyny, na komisariat policji przychodzi miejscowa zakonnica należąca do zakonu Zgromadzenia Sług Jezusa. Budynki zakonne znajdują się przy ulicy Szkolnej. Monika każdego dnia mijała zakon w drodze do pracy i z pracy. 86-letnia siostra Józefa twierdzi, że w wieczór zaginięcia Moniki była świadkiem dziwnego zdarzenia, którego wcześniej nie uznała za coś szczególnie podejrzanego, ale w obliczu faktu, że zaginęła młoda dziewczyna, zakonnica podejrzewa, że mogła być świadkiem uprowadzenia 22-latki. Zakonnicę przyjmuje osobiście sam komendant milanowskiej policji. Kobieta chce złożyć oficjalne zeznania do protokołu, ponieważ uważa, że być może jej słowa pomogą w rozwiązaniu sprawy. Okna zakonu wychodzą na szkolne boisko. Tamtego wieczora w sobotę siostra Józefa kilkanaście minut po godzinie 22 szykowała się do snu. Jak zwykle wieczorem wietrzyła pomieszczenie, w którym spała. Kiedy podeszła do okna, by je zamknąć, dostrzegła coś niepokojącego. Nim jednak zamknęła okno, przez chwilę przez nie wyglądała. Miała taki zwyczaj i widoczność była bardzo dobra, ponieważ okolica szkoły jest bardzo dobrze oświetlona. Ponadto siostra Józefa słynie z bardzo dobrego wzroku, mimo swojego wieku. Tuż przy boisku znajduje się niewielki parking. Dokładnie na wysokości budynku zakonnego. Patrząc przez okno, siostra Józefa zauważyła zaparkowany ciemny samochód. Znajdował się w pobliżu latarni, dlatego kobieta mogła nawet określić kolor karoserii. Według jej słów pojazd był w kolorze wiśniowym. Po chwili tuż obok wiśniowego samochodu pojawił się drugi, jasny. Kobieta z żalem stwierdziła, że niestety nie zna się na markach samochodów i dlatego może tylko powiedzieć, jakie były ich kolory. Z jasnego pojazdu wysiadł starszy, postawny mężczyzna. Józefa go nie znała. Mężczyzna podszedł do wiśniowego samochodu, z którego wysiadł młodszy i nieco szczuplejszy mężczyzna. Panowie spotkali się w połowie drogi między pojazdami. Po chwili kierowca przestawił jasny samochód bliżej zarośli, które znajdowały się przy ogrodzeniu. Zakonnica bardzo uważnie przyglądała się tej scenie, bo sytuacja wydała jej się dość osobliwa. Chwilę później do dwóch pojazdów podjechał jeszcze jeden, również jasny. Nadjechał od strony ulicy Królewskiej. Niemal w tym samym momencie, gdy pojawił się trzeci pojazd,
zakonnica zauważyła, że z lewej strony od ulicy Głowackiego ktoś nadjeżdża na rowerze. Zakonnica nie była w stanie powiedzieć, czy jednośladem poruszała się kobieta, czy też był to jednak mężczyzna. Identyfikację utrudniał fakt, że osoba poruszająca się rowerem była pochylona i miała na sobie ciemne ubranie. Osoba ta jechała stosunkowo szybko i wszystko to utrudniało rozpoznanie. Po chwili rower znalazł się za drzewami. Siostra Józefa nie widziała wówczas niczego, co działo się na tym odcinku drogi, ale jej uszu dobiegł krzyk przerażenia. Był to jeden krótki krzyk. Kobieta wychyliła się przez okno, żeby zobaczyć, czy rower pojawi się dalej, gdy dojedzie do ulicy Królewskiej, ale po dłuższym czasie oczekiwania nadal nie było go widać. Tak bardzo siostrę Józefę zdziwił okrzyk oraz fakt, że rowerzysta zniknął za drzewami, że przez dłuższą chwilę wpatrywała się w jeden punkt. Po krótkim czasie zauważyła, że dwie osoby coś niosą. Zdawało jej się, jakby przenosiły trzecią osobę, niewysoką. Oceniła, że niesiona osoba może mieć około 150 cm wzrostu. Mogło to być jakieś zawiniątko, było jakby czymś przykryte. W zasadzie najpierw jedna osoba przeciągała tę osobę lub ten przedmiot, a kiedy była już blisko samochodu, to ta druga osoba pomogła jej włożyć przeciąganą osobę lub rzecz na tylne siedzenie pierwszego z jasnych samochodów. Siostra z całą stanowczością podkreśliła, że na pewno przedmiot lub osoba włożone zostały na tylne siedzenie, a na pewno nie do bagażnika. Oba jasne samochody odjechały w stronę ulicy Królewskiej. Zakonnica nie widziała natomiast momentu, kiedy odjeżdżał ciemny pojazd. Zeznania zakonnicy i Jana były ze sobą całkowicie sprzeczne. Według Jana osoba poruszająca się na rowerze wsiadła do pojazdu dobrowolnie. Natomiast zakonnica opowiada historię uprowadzenia. Dodać należy, że o ile miejsce wskazane przez Jana policja sprawdziła, o tyle zgłoszenie siostry Józefy nie zostało w żaden sposób zweryfikowane. Notatkę służbową wpięto do akt i na tym skończył się wątek trzech samochodów. Dni mijały, a w sprawie Moniki wciąż nie udało się wpaść na żaden trop, który pozwoliłby zlokalizować jej miejsce pobytu. Mama i brat zaginionej dziewczyny wraz ze znajomymi, sąsiadami, rodziną i wszystkimi życzliwymi osobami, które chciały pomóc, rozwieszają w całym mieście kolejne plakaty ze zdjęciem i rysopisem dziewczyny. Nie ograniczają się jednak do Milanówka, ponieważ kolejne plakaty trafiają również do pobliskich miast, w tym również do stolicy. Pani Maria zwraca się również o pomoc w poszukiwaniu córki do Fundacji Itaka. Występuje również w jednym z odcinków programu Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. W Wigilię 2001 roku do domu rodzinnego Moniki ktoś się włamuje. Ale nie jest to klasyczne włamanie, ponieważ nie wybito szyby, nie wyważono drzwi, nie zepsuto zamka. Ktoś wszedł do domu, prawdopodobnie posługując się kluczem. Być może był to klucz należący do Moniki. Włamywacz prawdopodobnie czegoś szukał, a motywem nie był rabunek, ponieważ z domu właściwie nic nie zginęło poza radioodbiornikiem, który zresztą wkrótce znaleziono, ponieważ sprawca zwyczajnie go wyrzucił.
Przez kolejne miesiące rodzina Moniki robiła wszystko, co mogła, aby ją odnaleźć, ale wszelkie ich starania kończyły się niepowodzeniem. Bliscy żyli w potwornym zawieszeniu, nie wiedząc, czy ich córka i siostra żyje, czy też nie. Nie tracili jednak nadziei. W tej niepewności mija bliskim Moniki 9 miesięcy. Jest lipiec 2002 roku. Na komisariacie policji w Milanówku dzwoni telefon. Dyżurny słyszy zdenerwowany męski głos. Mężczyzna przedstawia się jako robotnik pracujący na jednej z posesji przy ulicy Królewskiej w Milanówku. Tłumaczy, że właściciel posesji przygotowuje ją do sprzedaży, a jego zadaniem było przygotowanie i uporządkowanie przydomowej działki. W trakcie prac porządkowych zajrzał pod leżącą na ziemi plandekę. Bardzo się zdziwił, kiedy zobaczył, że przykrywa ona wyschniętą studnię. Zajrzał do środka. Przez chwilę nie wiedział, na co patrzy, ale szybko stwierdził, że jest to ludzkie ciało przewieszone przez rurę. Natychmiast zawołał właściciela posesji. Ten zerknął do studni, ale wydawało mu się, że to nie ludzkie ciało, tylko na rurze zawieszone są jakieś stare szmaty. Z uwagi na to, że mężczyźni nie potrafili z całą pewnością ocenić, który z nich ma rację, uznali, że lepiej wezwać policję, nawet gdyby miało okazać się, że to fałszywy alarm. Lepiej ośmieszyć się pomyłką, niż zignorować odnalezienie ludzkiego ciała. Dyżurny wysyła na miejsce patrol, który ma ocenić, czym jest znalezisko ze studni. Szybko okazuje się, że robotnik miał rację, a w studni, która jest niemal całkowicie wyschnięta, znaleziono ludzkie zwłoki. Szybko na posesji przy ulicy Królewskiej pojawia się ekipa dochodzeniowo-śledcza z technikiem kryminalistyki. Przed technikiem wyjątkowo trudne zadanie. Trzeba zabezpieczyć wszelkie ślady, jednak nie jest to łatwe. Ciało zostało znalezione w studni, było przewieszone przez rurę. Na podwórku było mnóstwo śladów obuwia pozostawionych przez właściciela oraz pracowników. Kiedy na miejscu pracują już policjanci, do Milanówka przybywa również prokurator z prokuratury rejonowej w Grodzisku Mazowieckim. Nie bez problemów, po kilku godzinach prowadzenia oględzin miejsca ujawnienia ciała, udaje się je wydobyć na powierzchnię. Na dnie studni znajduje się rozerwany biustonosz. Stopień rozkładu ciała jest tak daleko posunięty, że na miejscu nie udaje się stwierdzić przyczyny zgonu ani też zidentyfikować znalezionej osoby. Biżuteria znajdująca się na ciele świadczy o tym, że jest to kobieta. Choć nie da się jej rozpoznać po wyglądzie, to zarówno biżuteria, ubranie, jak i okolica odnalezienia od razu przywołują skojarzenia z zaginioną przed 9 miesiącami 22-letnią Moniką, którą po raz ostatni widziano zaledwie kilkaset metrów od miejsca, w którym właśnie znaleziono ciało, a właściwie już szczątki. Żadna matka nie jest przygotowana na informację o tym, że jej dziecko nie żyje. I żaden rodzic nigdy nie powinien dowiadywać się o śmierci własnego dziecka. Kiedy więc funkcjonariusze policji informują panią Marię o tym, że właśnie prawdopodobnie znaleziono ciało jej córki, kobieta nie może w to uwierzyć. Mimo rozpoznania ubrań, okularów oraz biżuterii należących do Moniki, mama chce wierzyć, że to nie jest jej córka.
Tożsamość udaje się ustalić dzięki porównaniu uzębienia znalezionej osoby z kartą stomatologiczną Moniki. Jednak i to nie przekonuje pani Marii. Kolejne badania, jakie może przeprowadzić prokuratura, to badanie genetyczne. Jednak ponad 20 lat temu badania genetyczne trwały dużo dłużej niż obecnie, były droższe i mniej ośrodków wykonywało tego typu badania, w związku z czym spore kolejki sprawiały, że na wyniki będzie trzeba czekać bardzo długo. W międzyczasie zostaje przeprowadzona analiza antropologiczna za pomocą metody superprojekcji. Na znalezioną czaszkę nałożone zostaje zdjęcie Moniki i porównano najważniejsze punkty antropometryczne. Ta metoda również, podobnie jak badanie stomatologiczne, potwierdzała, że osobą odnalezioną w studni jest Monika. Mama dziewczyny jest w szoku. Nie daje wiary dotychczasowym badaniom. Mówi, że tylko wyniki badania DNA będą w stanie przekonać ją, że to jej córka. Wyodrębnienie materiału tkankowego, który byłby odpowiedni do przeprowadzenia ówczesnych badań genetycznych, nie było łatwe. Szczątki były w bardzo daleko posuniętej fazie rozkładu, ale na szczęście udało się pobrać materiał i po upływie 6 miesięcy potwierdzono bez żadnych wątpliwości, że odnalezioną kobietą jest Monika. Dopiero teraz prokurator zgadza się na wydanie ciała rodzinie i pochowanie Moniki. Przy ciele dziewczyny nie znaleziono jej torebki, dokumentów ani kluczy do domu. Prawdopodobnie zabrał je sprawca. Wkrótce sprawa Moniki zostaje przedstawiona w telewizyjnym biurze śledczym. Prawdopodobnie materiał nagrano już wiosną lub na początku lata 2002 roku, ponieważ wypowiadająca się w programie pani Maria, mama Moniki, mówi o córce jako o osobie zaginionej. Natomiast w dalszej części programu mowa jest już o tym, że dziewczyna straciła życie. Najprawdopodobniej więc Monika została odnaleziona między nagraniem rozmowy z jej mamą a opublikowaniem odcinka. W rozmowie z redakcją telewizyjnego biura śledczego pani Maria mówi, że w dniu zaginięcia Moniki zaniepokoiło ją to, że córka nie wróciła na noc do domu, ale pomyślała, że współpracownicy zatrzymali ją, ponieważ już wcześniej proponowali jej, aby została na miejscu i nocowała. W wywiadzie opowiada również przebieg niedzieli, o wizycie pracowników pizzerii oraz o tym, że kiedy udała się do lokalu, zastała w nim policję. W czasie, kiedy media mówią już głośno o śmierci Moniki, prokuratura nadzoruje śledztwo w sprawie prawdopodobnego zabójstwa dziewczyny. Policjanci przesłuchują świadków, szukają dowodów i starają się ustalić, kto mógł stać za śmiercią 22-letniej pracowniczki pizzerii. Posesja, na której w studni odnaleziono ciało dziewczyny, nie była od dłuższego czasu zamieszkiwana przez jej właściciela. Do niedawna pokoje w domu, który teraz został przeznaczony na sprzedaż, wynajmowali lokatorzy, w tym para młodych, zaledwie 20-kilkulatków z Ukrainy. Mieszkali w tym domu w momencie, kiedy zaginęła Monika. Policjanci pytają właściciela domu, czy ma jakiś kontakt z dawnymi lokatorami. Ten potwierdza i natychmiast dzwoni do Witalija, który wynajmował od niego pokój, wraz ze swoją narzeczoną. Mężczyzna znalazł mieszkanie w okolicy i mieszkał niedaleko dawnego domu. Witalij zostaje przesłuchany w charakterze świadka,
nic nie wie na temat ciała znalezionego w studni. Policjanci są jednak wobec niego podejrzliwi i postanawiają go zdaktyloskopować, a jego odciski zostają porównane z tymi, które zabezpieczono na rowerze Moniki. Szybko okazuje się, że ślad kciuka odciśnięty na kierownicy należy do Witalija. Mężczyzna zostaje zatrzymany, przesłuchany i wkrótce prokurator decyduje o przedstawieniu mu zarzutu zabójstwa Moniki. Natychmiast zostaje również skierowany do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec niego. Sąd przychyla się do wniosku i Witalij trafia do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Na posesji, na której mieszkał w czasie, kiedy zaginęła Monika, znaleziono jej ciało, a na jej rowerze zabezpieczono odcisk jego kciuka. To wystarczyło, by stał się podejrzanym w sprawie. Istotne dla sprawy są również jego wyjaśnienia, które złożył przed prokuratorem po usłyszeniu zarzutów. Zapytany o to, co robił wieczorem 13 października 2001 roku, Witalij odpowiada z dużą dokładnością. Pamięta, co robił w tamten wieczór, co wzbudza ogromne podejrzenia, ponieważ to, co zazwyczaj jest podejrzane w trakcie przesłuchania, to jeśli ktoś zupełnie nic nie pamięta, gdy od jakiegoś zdarzenia minęło niewiele czasu, lub kiedy pamięta zbyt wiele szczegółów, zwłaszcza po upływie wielu miesięcy. Witalij ma jednak bardzo dobre wytłumaczenie, dlaczego tak dokładnie pamięta tamten wieczór. Otóż 13 października 2001 roku jego dziewczyna wyjechała w odwiedziny do swoich bliskich na Ukrainę, a ponieważ nieczęsto wyjeżdżała do ojczyzny, po prostu zapamiętał ten dzień. W tym dniu, nie chcąc spędzać samotnie sobotniego wieczoru wraz ze swoimi znajomymi, koleżanką i kolegą, którzy byli parą, udał się do baru, który podobnie jak ich wynajmowany dom, również znajdował się przy ulicy Królewskiej. 3-osobowa grupa wyszła z lokalu około godziny 22. Para, która towarzyszyła Witalijowi, była skupiona na sobie. Ten, nie chcąc im przeszkadzać, wyprzedził ich. W pewnym momencie przy skrzyżowaniu ulic Królewskiej i Szkolnej zauważył stojący oparty o murek koło szkoły rower górski. Mężczyzna wsiadł na rower i chciał nim odjechać do domu, jednak pomyślał, że jeśli ktoś go zauważy, to zostanie oskarżony o kradzież i będzie miał kłopoty. Dlatego po zaledwie kilkunastu metrach rzucił rower w krzaki znajdujące się za figurką Matki Boskiej na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z Królewską. Następnie udał się do domu. Ten wieczór zapamiętał właśnie dlatego, że spędzał go bez swojej dziewczyny i pamiętał również odnalezienie roweru. Datę skojarzył oczywiście właśnie z dniem wyjazdu swojej dziewczyny. W książce Violetty Krasnowskiej pod tytułem Będziesz siedział o polskim systemie niesprawiedliwości autorka pisze o artykułach, które pojawiają się teraz w lokalnej prasie. Między innymi w Życiu Warszawy, które donosiło o postępach w prowadzonych czynnościach. Śledztwo, które po odnalezieniu ciała Moniki nabrało prawdziwego tempa, zdaje się przynosić oczekiwane rezultaty. Ślad pozostawiony na rowerze Moniki to według mediów koronny dowód, który świadczy o winie podejrzanego Witalija. Nie tracąc czasu, prokuratura rejonowa w Grodzisku Mazowieckim sporządza akt oskarżenia przeciwko Witalijowi. Pismo jest bardzo skromne, bo liczy zaledwie 4 strony. Oczywiście
Liczy się jakość, a nie ilość, jak zwykło się mówić. Jednak cztery strony aktu oskarżenia w sprawie o zabójstwo to naprawdę niewiele. Warto tu przytoczyć informację, że w sprawie o podżeganie do zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Gawronikowi liczył aż 100 stron. W akcie oskarżenia zapisano, że Witalijowi zarzuca się, że w dniu 13 października 2001 roku pozbawił życia Monikę, a następnie ukrył jej ciało w studni na posesji, którą wynajmował przy ulicy Królewskiej. Na prokuratorską tezę brak jest jednak dowodów. Prokuratura skupiła się na zeznaniach Jana, który przyprowadził rower do Straży Miejskiej. W akcie oskarżenia zapisano więc, że według ustaleń policji i prokuratury, kiedy Monika wracała z pracy w okolicy szkoły, przy ulicy Szkolnej, pozostawiła rower na poboczu i wsiadła do samochodu Łada na żyrardowskich numerach rejestracyjnych. To ustalono na podstawie zeznań świadka o imieniu Jan, ale Witalij nie posiadał samochodu. Ta kwestia miała jednak zostać wyjaśniona przez sąd. Jan wskazał śledczym dokładnie, kto jest właścicielem pojazdu, do którego wsiąść miała Monika, i był to niejaki Marcin. Kiedy przesłuchano Marcina, powiedział, że tamtego wieczora był w Milanówku, udał się z grupą znajomych do jednego z miejscowych lokali, a później udali się na ławkę w pobliżu szkoły, przy ulicy Szkolnej. Kiedy spożywali tam alkohol, jeden z mężczyzn udał się w krzaki za potrzebą. Krzaki te znajdowały się za figurką Matki Boskiej. Wówczas mężczyzna znalazł w tych krzakach rower. Chciał go zabrać, ale koledzy mu to odradzili. Mężczyźni siedzieli na ławce mniej więcej do godziny 1 w nocy i kiedy już towarzystwo się rozchodziło, Jan, ten sam, który przyniósł rower w poniedziałek, wyciągnął ten rower z krzaków za kapliczką i poszedł do domu. Zatem zeznanie Marcina, właściciela Łady, wskazuje na to, że Jan znalazł rower zupełnie przypadkowo. Czy w takim razie Jan wymyślił swoje zeznanie, w którym mówił o tym, że Monika wsiadła do samochodu i odjechała? Warto dodać, że według Marcina rower został znaleziony w krzakach, co pokrywa się z zeznaniami Witalija, który twierdził, że wracając z lokalu, właśnie w tych krzakach go porzucił. Lokalizacja znalezienia roweru przez Witalija pokrywa się również z zeznaniami siostry zakonnej, która mniej więcej w tamtym miejscu, w którym rower zauważył Witalij, straciła osobę jadącą na rowerze z zasięgu wzroku. Wygląda więc na to, że zeznania siostry Józefy, Witalija i Marcina doskonale się ze sobą łączą i są zgodne z chronologią zdarzeń. Przesłuchiwany później w sądzie Jan poda już wersję zgodną z tym, co mówił Marcin, właściciel Łady. W jego zeznaniu nie ma już wątku o wsiadaniu do Łady. Jest tylko odnalezienie jednośladu. Witalij oskarżony o zabójstwo od początku nie przyznaje się do winy. Przed sądem powtarza to, co mówił już na policji i przed prokuratorem. Konsekwentnie opowiada przebieg wieczoru. Jego zeznania w dużej mierze potwierdzają towarzyszący mu znajomi, choć przejażdżki na rowerze nie pamiętają. Ale potwierdzają, że byli zajęci sobą i mogli nie zauważyć tego momentu. Na pewno jednak Witalij nie miał czasu, by zabić Monikę i przenieść jej ciało w czasie, kiedy wracali do domu. Dotarli tam około 22:30. Znajomi spędzili czas w wynajmowanym przez Witalija domu mniej więcej do godziny 23:00.
W czasie tego krótkiego pobytu przez kilkanaście minut pozostawali sami, a oskarżony przez ten czas był sam w kuchni. Kiedy wyszli, poszedł spać. Dom, w którym mieszkał Witalij, został bardzo dokładnie przeszukany. Szukano śladów linii papilarnych, włosów, śladów krwi. Czegokolwiek, co pozwoliłoby stwierdzić, że Monika przebywała w wynajmowanym przez Witalija domu. Do badania zabrano dywan, szukano włókien z ubrań Moniki. Zebrano całe mnóstwo włosów, znaleziono nawet ślady krwawe, ale przeprowadzone badania wskazały, że żaden z tych śladów nie należy do Moniki. Prokuratura do sprawy powołała 5 świadków. Mamę Moniki, koleżankę, dziewczynę, właściciela nieruchomości, przy której znaleziono Monikę, a także parę, z którą Witalij spędzał wieczór 13 października. Jednocześnie wniesiono o zaniechanie przesłuchania właścicieli pizzerii, w której dziewczyna pracowała, przesłuchania kolegów z pracy, którzy odwiedzili mamę Moniki, czy też towarzystwo pijące na ławce przy ulicy Szkolnej, w tym również Jana, który przyprowadził rower do straży. Odczytano jedynie protokoły z ich wcześniejszych przesłuchań. Proces przeciwko Witalijowi rozpoczął się 11 grudnia 2003 roku. W tym momencie Witalij już od 17 miesięcy przebywał w areszcie Warszawa-Służewiec. To właśnie stamtąd przyprowadzono go na rozprawę. Przewodniczącą składu sędziowskiego jest sędzia Irena Gorel. Drugim sędzią jest sędzia wojskowy major Leszek Hudała, który został oddelegowany z sądu wojskowego, by pomagać w orzekaniu w sprawach karnych, ponieważ sądy okręgowe były wówczas bardzo przeciążone. Obrońca Witalija nie stawił się na rozprawie, ponieważ zachorował. Przewodnicząca decyduje, że mimo wszystko rozprawa się odbędzie i o obronę oskarżonego prosi spotkanego przypadkowo na korytarzu sądu mecenasa Andrzeja Pęczkowskiego. Ten jest zaskoczony, nie zna aktu oskarżenia, nie zna akt sprawy. Sędzia mówi mu jednak, że akt oskarżenia ma zaledwie 4 strony i że może się z nim zaraz zapoznać. Sędzia jest doświadczona, doskonale zna akta sprawy i wie już, że kwestia obrońcy w tym procesie to tylko czysta formalność. Mecenas Pęczkowski czyta akt oskarżenia i jest zszokowany tym, że jego nowy klient został oskarżony właściwie mimo braku dowodów. Mama Moniki pełni w tym procesie rolę oskarżyciela posiłkowego. Chce spojrzeć w oczy człowieka, który jest oskarżony o odebranie życia jej córki. Emocje towarzyszą wszystkim zebranym, ale przede wszystkim rodzinie Moniki. Pierwsza rozprawa przed sądem okręgowym cieszy się ogromnym zainteresowaniem opinii publicznej. Pojawia się wielu dziennikarzy. Zgłaszają oni do przewodniczącej składu sędziowskiego wniosek o możliwość zarejestrowania przebiegu rozprawy oraz publikację wizerunku osób, które biorą udział w procesie. Otrzymują na to zgodę. 23-letni Witalij przedstawia się, podaje swoje dane i mówi, że posiada niepełne średnie wykształcenie, nie ma zawodu i utrzymuje się z prac dorywczych. Nie ma stałego źródła dochodu, ma tylko tyle, ile uda mu się zarobić na drobnych naprawach czy pracach budowlanych. Dotychczas nie był karany w Polsce, a zapytany o to, czy przyznaje się do winy, z całą stanowczością odpowiada, że nie i że chce złożyć wyjaśnienia. Mężczyzna opowiada, że w chwili, kiedy go zatrzymano, nie powiedziano mu o powodzie zatrzymania. Podobnie zresztą uczyniono również z jego narzeczoną, której w czasie, kiedy zaginęła Monika,
nie było nawet w Polsce. Witalij wyjaśnia, że użyto wobec niego przemocy, a następnie poinformowano go, że jest podejrzewany w sprawie zabójstwa 22-letniej Moniki. Młody mężczyzna twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego, ale kiedy w ten sposób odpowiadał policjantom, miał być przez nich bity. Wersję przedstawioną w śledztwie na temat przebiegu tamtego wieczoru ponownie opowiada w sposób konsekwentny. Mówi, że wskazał, gdzie znalazł, a następnie gdzie porzucił rower. Miejsce, w którym pozostawił pojazd, to to samo miejsce, w którym następnie rower został znaleziony przez Jana, co potwierdziły osoby, które wraz z nim przebywały na ławce w pobliżu szkoły. Witalij opowiada, że w poniedziałek 15 października 2001 roku, dwa dni po zaginięciu Moniki, pracował w warsztacie, który zlokalizowany był w garażu na posesji domu, w którym mieszkał. Przy domu pracowali również dwaj murarze. W pewnym momencie na podwórku pojawiło się dwóch policjantów. Zauważył ich, kiedy przechodzili przez dziurę w ogrodzeniu. Słyszał ich rozmowę z murarzami. Policjanci pytali, czy murarze widzieli zaginioną młodą dziewczynę. Witalij nie wyszedł z garażu, przebywał w Polsce nielegalnie i bał się, że mógłby mieć z tego powodu jakieś kłopoty. Policjanci obeszli posesję i po kilku minutach opuścili ją. Nie widział wszystkich czynności ani nie słyszał wszystkiego, ponieważ znajdował się w garażu i obserwował całą sytuację przez szparę, nie skupiając się szczególnie na wizycie funkcjonariuszy. Policjanci na zakończenie swoich działań poprosili murarzy, aby skontaktowali się z policją, jeśli spotkają gdzieś zaginioną dziewczynę. Sąd pyta Witalija, czy z garażu widział, które miejsca sprawdzali policjanci. Widział niewiele, ale w budynku jest małe okienko, przez które widział, jak policjanci zaglądali do studni znajdującej się na posesji. Do garażu nie wchodzili. Wówczas zapytano mężczyznę, czy wiedział wcześniej, że na posesji znajduje się studnia i jak wygląda. Witalij odpowiada, że studnia jest nisko ziemi, wystaje bardzo nieznacznie i zawsze była czymś przykryta. Zapytany o to, czy zdarzyło mu się zajrzeć do studni, zaprzecza, twierdząc, że nie miał ku temu żadnych powodów. Nigdy również niczego do środka nie wrzucał, mówi, odpowiadając na kolejne pytania. Właściciel posesji, jego szef, od początku powiedział mu, że w studni nie ma wody i żeby nic z tą studnią nie robić. Na koniec sąd pyta, jak długo mężczyzna mieszkał w tym domu jeszcze po zaginięciu Moniki, a ten odpowiada, że około pół roku. Jako następny przesłuchiwany jest właściciel posesji. Potwierdza, że studnia była nieczynna. Co więcej, oprócz tego, że nie było w niej wody, to była zasypana jakimś gruzem i śmieciami. Bardzo zdziwił go widok wnętrza studni w lipcu 2002 roku, kiedy odkryto tam ciało Moniki, ponieważ na dnie było tylko kilka butelek, odrobina śmieci, a jak twierdzi wcześniej, na dnie znajdował się gruz. Retorycznie pyta, czy może straż pożarna oczyściła studnię w czasie wydobywania ciała Moniki. Również trawa wokół studni była bardzo wygnieciona. Znajomi, którzy spędzali tamten wieczór z Witalijem, nie wnoszą niczego nowego do sprawy. Potwierdzają przebieg wieczoru, nie pamiętają jedynie momentu, w którym Witalij znalazł rower, ale potwierdzają, że mogło do tego dojść, kiedy szli kilkadziesiąt metrów za Witalijem i byli zajęci raczej sobą, aniżeli otoczeniem. Z zeznań właściciela pizzerii, a jednocześnie, jak się również dowiadujemy, policjanta,
Wynika, że to on wezwał na miejsce policyjny patrol, ponieważ pracownicy poinformowali go telefonicznie, że Monika nie wróciła do domu. Prokuratura nie powołała na świadków natomiast ani pracowników pizzerii, którzy odwiedzili mamę Moniki, ani też żadnych innych pracowników. Mecenas Andrzej Pęczkowski nie kryje zdumienia, widząc, jak słaby jest materiał dowodowy w tej sprawie, a w zasadzie dowodów nie ma żadnych. Kwestia śladu palca na rowerze została wyjaśniona w sposób logiczny, a jak udało się ustalić 2 dni po śmierci Moniki, jej ciała nie było w studni. Mecenas uznaje, że obiektywnie patrząc na sprawę, nie ma żadnego dowodu na to, by Witali mógł pozbawić Monikę życia. Obrońca składa więc wniosek o zwolnienie jego klienta z aresztu i ten wniosek prokuratura uznaje za niesłuszny. Ponieważ Witali jest oskarżony o najcięższe gatunkowo przestępstwo i istnieje spore ryzyko, że będzie chciał uciec, jeśli zostanie teraz wypuszczony na wolność. Jednak sąd pozytywnie rozpatruje ten wniosek i wydaje nakaz zwolnienia Witalia z aresztu. Sąd uznaje, że materiał dowodowy jest niewystarczający i nakazuje uzupełnienie go. Ogłasza również konieczność przesłuchania funkcjonariuszy widzianych przez Witalia obok studni, w której po wielu miesiącach znaleziono ciało Moniki. Nakazuje również ustalenie, czy studnia została oczyszczona przez strażaków, a jeśli tak, to kiedy i kto dokładnie się tym zajmował. Na świadka zostaje powołany również Marcin, który znajdował się na ławce obok szkoły w towarzystwie Jana. Marcin był właścicielem Łady, a Jan mówił, że Monikę uprowadzono właśnie takim samochodem. Obrońca oskarżonego składa wniosek o możliwość przesłuchania biegłej, która przeprowadzała sekcję zwłok. Sędzia zatwierdza wniosek i na tym kończy się pierwsza rozprawa. Następna ma się odbyć, kiedy zostaną wykonane wszystkie zlecone czynności. Teraz świeżo ustanowiony obrońca, mecenas Andrzej Pęczkowski, ma możliwość zapoznania się z całością materiału zgromadzonego w sprawie. Z akt dowiaduje się, że Łada Marcina, który w nocy zaginięcia siedział na ławce przy ulicy Szkolnej, została poddana dokładnym oględzinom. W bagażniku pojazdu na parcianym pasku znaleziono ślady krwi, również na metalowej końcówce zaworu gazowego widoczne były ślady krwawe. Niestety nie przeprowadzono badań porównawczych, by potwierdzić lub też wykluczyć, czy krew należała do Moniki. Jak się okazuje, prokuratura wydała nawet wcześniej nakaz przeprowadzenia takich badań, ale z jakiegoś powodu nie wypełniono tego polecenia, a prokuratura nie ponowiła tego nakazu. Mecenas wnosi więc do sądu o przeprowadzenie tych badań, a we wniosku adwokat pisze: przeprowadzenie badań porównawczych krwi objętych niniejszym wnioskiem było przedmiotem zainteresowania prokuratury prowadzącej nadzór nad śledztwem, lecz takich badań jednak nie zlecono, jak i nie przeprowadzono. Ten wątek został więc sprawdzony na prośbę mecenasa. Nigdy jednak nie dotarto do ludzi, których przez okno widziała siostra Józefa, a właściwie wszystko wskazuje na to, że to właśnie ona jako jedyna widziała prawdziwych porywaczy i zabójców. Ten wątek, choć znajduje się w pierwszym tomie akt, kończy się tylko na rozpytaniu zakonnicy i dołączeniu karty do akt. W aktach nie ma śladu po tym, by podjęto wówczas próbę ustalenia osób, które spotkały się na parkingu w pobliżu zakonu. Kiedy po dokonaniu zaległych czynności nadchodzi wreszcie drugi dzień procesu, przesłuchani zostają policjanci, których widział pracujący w garażu Witalii. Sędzia pyta ich,
ile posesji sprawdzono po zaginięciu Moniki. Policjanci odpowiadają, że byli na każdej, która znajdowała się na trasie przejazdu Moniki z pracy do domu. Nie wchodzili jednak do domów, sprawdzali wyłącznie podwórka. Na posesji, na której później znaleziono ciało, nie znaleźli żadnych śladów obecności dziewczyny, za to jeden z policjantów wpadł do źle zabezpieczonej studni. Obaj zgodnie przyznają, że wówczas w studni na pewno nie było żadnych zwłok. Kiedy latem 2002 roku w studni znaleziono ciało Moniki, policjanci natychmiast powiadomili przełożonego o tym, że tę posesję sprawdzano zaraz po zaginięciu dziewczyny. Opowiedzieli również o sprawie ze studnią. Policjant, który wpadł do studni, mówi przed sądem, że w pewnym momencie zobaczył zmurszałą płytę wiórową, którą z każdej strony obrastała trawa. Na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że płyta nie była ruszana od kilku lat. Funkcjonariusz myślał, że po prostu leży na ziemi i stanął na niej, a w momencie nadepnięcia na nią nogą zerwała się pod nim i wpadł do studni. W ostatnim momencie zdołał chwycić się krawędzi studni i przy pomocy kolegi się z niej wydostał. Jego kolega potwierdza, że wówczas obaj zaglądali do studni. Na dnie znajdowała się niewielka ilość wody. Z jednej strony było widać piasek, a z drugiej część płyty, która wpadła do środka. Metr od ziemi biegła metalowa rurka odprowadzająca wodę do domu. Policjanci podkreślają, że nie było tam żadnego ciała. Drugi z funkcjonariuszy dodaje, że na dnie studni było widać jakieś połamane drzewo, po wierzchu pływały szklane butelki, lustro wody było dobrze widoczne i z całą pewnością nie było tam zwłok. Kiedy wiadomo już, że ciała Moniki nie było w studni dwa dni po zaginięciu, obrona chce dowiedzieć się, jak długo według biegłych ciało Moniki mogło przebywać w tej studni. Mecenas Pęczkowski wymienia słabe punkty teorii o tym, jakoby ciało dziewczyny znajdowało się w studni przez wiele miesięcy. Studnia była sucha, a ciało było tak bardzo rozłożone, jakby przeleżało w niej 30 lat. Zęby, kości, wszystko było odsłonięte i tak nie wygląda ciało, które przebywa kilka miesięcy we wskazanych warunkach. Nie znaleziono również dłoni Moniki, pozostały jedynie kikuty. Mecenas pyta więc biegłą, dlaczego Monika w momencie odnalezienia nie miała dłoni. Dopytuje, dlaczego ciało było w takim stanie, a biegła odpowiada, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to taki, według którego ciało Moniki przebywało bardzo długo w wodzie lub w bardzo wilgotnym środowisku i wyklucza, by była to studnia, w której ją znaleziono. Potwierdza również, że brak dłoni może być związany z przemieszczaniem ciała, wyciąganiem go z miejsca, w którym przebywało długi czas i z przenoszeniem. Sędzia dopytuje, czy gdyby chcieć wyjąć po przykładowo 5 miesiącach ciało z szamba i podrzucić je do studni, to czy mogłoby wyglądać w taki właśnie sposób? Biegła potwierdza, że w istocie tak mogłoby wyglądać i dodaje, że zwłoki zostały podrzucone do studni 2, może 3 tygodnie przed ich odkryciem. Bogdan Wróblewski, reporter sądowy, w swoim artykule w Gazecie Wyborczej pisze o tym, że rozpoczęty w grudniu proces przyniósł nowe fakty. Najpierw matka ofiary powiedziała, że rano tuż po zaginięciu córki przyszło do niej 2 pracowników pizzerii, pytając, czy Monika wróciła do domu na noc. Prokurator nawet nie powołał tych pracowników na świadków. Na drugiej rozprawie okazało się, że 2 dni po zaginięciu dziewczyny podczas przeszukiwań okolicznych posesji
Jeden policjant niemal wpadł do studni, a ciała tam wówczas nie było. I cytując obrońcę Witalia, śledztwo zamarło, gdy zwłoki odnalezione zostały na posesji, na której mieszkał oskarżony. Siostra Józefa widziała ze swojego okna samochody, kogoś na rowerze, słyszała brzęk upadającego jednośladu oraz krzyk. Po chwili ktoś wpychał coś, być może nawet ciało, na tylne siedzenie, ale ten wątek został zupełnie zbagatelizowany. Dopiero obrońca Witalia wezwał zakonnicę na świadka w tej sprawie, a przecież to właśnie jej zeznania wydają się kluczowe w tej sprawie. A jak się okazuje, jej zeznania nie zostały w ogóle zweryfikowane w czasie postępowania przygotowawczego. Adwokat w obronie swojego klienta zadaje również pytanie, czy to logiczne, że Ukrainiec zabija i zamiast uciekać z Polski spokojnie tu mieszka, na posesji, na której ukrył ciało swojej ofiary. Pęczkowski wnosi więc o uniewinnienie Witalia. Tymczasem prokuratura nie poddaje się. W dalszym ciągu uważają, że na ławie oskarżonych zasiada prawdziwy sprawca. Ponownie prokurator wnosi o karę 15 lat pozbawienia wolności, twierdząc, że zabójca mógł dokonać w trakcie powrotu z lokalu, że Witalij mógł dokonać zabójstwa w trakcie powrotu z lokalu, kiedy jego znajomi zajęci byli sobą. Nie podaje jednak żadnego motywu, którym miałby się kierować Witalij, dopuszczając się zabójstwa na zupełnie obcej osobie. Sąd po rozpoznaniu sprawy uniewinnia Witalia od zarzucanego mu czynu. W uzasadnieniu podaje, że brak jest jakichkolwiek dowodów uzasadniających to, że 13 października 2001 roku to właśnie Witalij pozbawił życia Monikę. Kiedy kończy się rozprawa, obrońca Witalia udaje się do szatni po płaszcz. W korytarzu spotyka mamę Moniki. Kobieta podchodzi do niego i pyta smutnym głosem, czy już nigdy nie pozna nazwiska zabójcy swojej córki. Mecenasowi Pęczkowskiemu przychodzi wówczas do głowy jedno bardzo ważne pytanie. Pyta panią Marię, czy w niedzielę po tym, jak wyszła z pizzerii, udała się bezpośrednio na policję, czy też wróciła jeszcze do domu po jakieś dokumenty. Pani Maria odpowiada przecząco, czym prędzej udała się na komisariat, a czy znała pani numer seryjny roweru córki? Dopytuje obrońca. Nie. Skąd zatem w komunikacie policyjnym przesłanym w niedzielę o godzinie 13.50 do biura rzeczy znalezionych znajdował się numer seryjny zaginionego roweru? Pani Maria mówi, że w ogóle nie znała tego numeru. W poniedziałek policjanci otrzymali rower Moniki od Jana i pani Maria myślała, że po prostu wtedy go wpisali, ale nie. Znali go już wcześniej. 3 godziny po tym, jak kobieta zgłosiła zaginięcie. Witalij, który został wcześniej zwolniony z aresztu, nie pojawił się na ogłoszeniu wyroku. Udał się na Ukrainę, gdzie został zatrzymany, ponieważ ciążyły na nim zarzuty zawłamania. Sąd zakończył proces pod nieobecność Witalija. Zeznania świadków dają mu wystarczające alibi. Nie miał ani czasu, ani możliwości, by popełnić zbrodnię zabójstwa. Ponadto jego wyjaśnienia wskazują, skąd mógł na rowerze znaleźć się jego odcisk palca, natomiast nigdy nie zweryfikowano, do kogo należały pozostałe odciski jeszcze 2 osób, które znajdowały się na rowerze Moniki, a biegli określili je jako świeże ślady. W dalszej części uzasadnienia sędzia mówi, że dowód, jakim jest odnalezienie ciała w studni na posesji, na której mieszkał Witalij,
nie tylko go nie obciąża, a wręcz wskazuje na jego niewinność. Ponieważ mężczyzna jeszcze długo po zabójstwie pozostawał w domu, przy którym znaleziono Monikę. Zachowanie oskarżonego, który po wrzuceniu zwłok do studni nadal mieszka na tej posesji, byłoby nielogiczne, a mieszkał tam jeszcze przez pół roku z narzeczoną. Co więcej, sąd rozkładał sprawę na czynniki pierwsze i gdyby rzeczywiście Witali wrzucił ciało do studni, to miałby mnóstwo okazji do lepszego ukrycia ciała, a przynajmniej do zdjęcia zwłok z rury wodociągowej, na której każdy zaglądający do studni mógł je przecież znaleźć. Porzucenie zwłok w ten sposób świadczy o tym, że sprawca nie był zainteresowany, aby ukryć ciało, lecz aby się go po prostu pozbyć, albo być może nawet, aby zwłoki znaleziono właśnie na tej posesji zamieszkanej przez oskarżonego. Według sądu nie do obrony jest teza, że oskarżony zamieszkuje dalej na posesji, wiedząc, że zwłoki w studni mogą być w każdej chwili odkryte, chociażby przez ludzi, z którymi remontował dom. Ponadto należy mieć na uwadze, że gdyby studnia została zasypana, to zwłok prawdopodobnie nigdy by nie odnaleziono, a Witali nie zrobił przecież nic, aby bardziej ukryć ciało. Gdyby oskarżony rzeczywiście zabił Monikę i zwłoki wrzucił do studni, to pierwszą rzeczą, jaką by zrobił oprócz ukrycia lub zasypania zwłok, byłaby ucieczka z miejsca zbrodni. Tymczasem, kiedy właściciel poinformował go o znalezieniu czegoś w studni, ten w dalszym ciągu nie ukrywał się i nie uciekał do swojego kraju, czyli nie mógł wiedzieć, że ciało Moniki się tam znajduje. Dodać należy, że Witali, zanim został aresztowany, został najpierw zatrzymany na 48 godzin, zwolniony z policyjnej izby zatrzymań, a ponownie zatrzymano go dopiero po kilku dniach. Miał więc czas, by uciec, ale tego nie zrobił. Sąd wziął również pod uwagę to, że Witali mógł uprowadzić Monikę tamtego wieczora, a następnie przez kilka dni ją przetrzymywał. W wynajmowanym przez niego domu nie znaleziono jednak żadnego śladu obecności Moniki. Zresztą siostra Józefa wyraźnie mówiła, że w uprowadzeniu brali udział ludzie, którzy poruszali się samochodem. W jaki więc sposób Witali miałby uprowadzić dziewczynę, wracając pieszo pod wpływem alkoholu? Sędzia zauważa, że do czasu ustalenia Witalia jako osoby, która pozostawiła ślad na rowerze Moniki, ta sprawa była prowadzona kilkutorowo, bo brano pod uwagę różne wątki. Jednak gdy tylko okazało się, że odcisk pozostawił Witali, to zupełnie zignorowano wszystkie pozostałe wątki i skupiono się już nie na wyjaśnianiu sprawy, lecz na udowodnieniu winy konkretnej osobie. Nie podjęto też prób zidentyfikowania osób, które pozostawiły inne ślady na rowerze. Te ślady porównano jedynie z odciskami narzeczonej Witalia oraz właściciela posesji. Sędzia podkreśla, że w sprawie jest jeszcze wiele wątków, które nie zostały dostatecznie zbadane. Sprawą Moniki zainteresował się również pan Tomasz Ławnicki, który w swoim podcaście Zbrodnie niedoskonałe poruszył temat tej nierozwiązanej sprawy. Dziennikarzowi udało się dotrzeć do właścicielki pizzerii, w której pracowała Monika. Pani Wanda wypowiada się o Monice w samych superlatywach. Dziewczyna pracowała u niej zaledwie 3 tygodnie, ale już po takim okresie kobieta stanowczo określa Monikę jako bardzo cichą, spokojną, pracowitą i bardzo angażującą się w obowiązki młodą kobietę. Właścicielka wspomina, że Monika przyszła pewnego dnia do jej lokalu i zapytała, czy znalazłaby się dla niej praca. Kobieta odpowiedziała, że jeśli chce spróbować, to nie ma problemu. Szefowa nie miała do niej żadnych zastrzeżeń, ponieważ Monika w jej opinii była bardzo sumienna,
rzetelna i z zaangażowaniem wykonywała powierzone jej obowiązki. Pani Wanda podkreśla, że to była bardzo grzeczna i spokojna osoba. Właścicielka wspomina, że tego dnia, kiedy dziewczyna zaginęła, w pizzerii nie było dużego ruchu i o 22:00 Monika mogła już skończyć pracę. Tego dnia nic szczególnego się nie wydarzyło i wszystko wyglądało normalnie, nic nie zapowiadało tragedii. Kobieta wspomina, że kolejnego dnia w restauracji pojawiła się pani Maria z pytaniem, gdzie jest jej córka. Mama dziewczyny myślała, że Monika pracuje całą noc, na co pani Wanda odpowiedziała, że dziewczyna poprzedniego dnia normalnie wyszła do domu. Właścicielka pizzerii twierdzi, że była w szoku i bardzo się zdenerwowała na wieść, że jej pracownica nie dotarła do miejsca zamieszkania. Jednak mama Moniki w udzielanych wywiadach twierdziła, że gdy dotarła do lokalu, na miejscu była już policja. Pan Tomasz Ławnicki pyta więc właścicielkę lokalu o to, kto więc zawiadomił policję i kiedy. Ta odpowiada, że już nie pamięta. Pani Wanda wspomina, że okres zaginięcia Moniki był bardzo ciężkim czasem również dla niej, ponieważ wielu ludzi spekulowało, że zaginięcie Moniki może mieć coś wspólnego z jej pracą. Tymczasem, jak twierdzi właścicielka, pracownicy pizzerii robili wszystko, aby pomóc w poszukiwaniach i bardzo przejmowali się losem Moniki. Kobieta wspomina, że jej ówczesny, a obecnie już były mąż, był w tamtym czasie policjantem. Jak twierdzi pani Wanda, kiedy wszystkie standardowe działania zawiodły, jej mąż, policjant, wybrał się do jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, zabierając ze sobą buty i bluzkę Moniki. Jak mówi pani Wanda, wizja jasnowidza w znacznym stopniu się potwierdziła. Mówił on, że Monika znajduje się w jakiejś studzience. Twierdził też, że wyczuwa mąkę. Kiedy mieszkańcy Milanówka dowiedzieli się o tej wizji, zaczęli łączyć mąkę z wizji Jackowskiego z pizzerią. Właścicielka twierdzi, że wówczas niektórzy zaczęli ją oskarżać o udział w zaginięciu Moniki. Jak twierdzi pani Wanda, w pobliżu posesji, gdzie później znaleziono Monikę, znajduje się inna pizzeria. Szefowa Moniki z pełnym przekonaniem mówi, że Witalij uprowadził Monikę i więził ją na swojej posesji, a następnie pozbawił ją życia. Nie przekonuje jej uniewinnienie przez sąd. Kobieta mówi, że na pewno ciała Moniki nie przechowywano u niej, co sugerowali niektórzy miejscowi. Pani Wanda mówi, cytuję, każda studzienka została u mnie przejrzana. Ja szambo wtedy jeszcze miałam, bo teraz już jest kanalizacja. Była zamówiona największa beczka, która wybrała wszystko. To wszystko było wymyte i sprawdzane. Tutaj u mnie ten ślad zaginął. Koniec cytatu. Jednocześnie kobieta mówi, że sprawcą na pewno jest Witalij i z pełnym przekonaniem twierdzi, że jej pracowniczka była przetrzymywana w domu, przy którym później znaleziono jej ciało. Sprawa Moniki jest bardzo smutna. W śledztwie popełniono całe mnóstwo błędów i do dziś nie wiadomo, kto i dlaczego zabił 22-letnią dziewczynę. Nie jest znany motyw ani nawet przyczyna śmierci, ale miejsce odnalezienia ciała jednoznacznie wskazuje, że do śmierci Moniki przyczyniły się osoby trzecie. Czy Witalij był tylko przypadkowym kozłem ofiarnym? Czy jednak prawdziwy sprawca miał z nim jakieś porachunki i próbował go wrobić? Kim jest zabójca i dlaczego od początku śledztwa bagatelizowano niektóre wątki? Miejmy nadzieję, że jeszcze się tego dowiemy. Cała sytuacja wygląda tak, jakby ktoś na Monikę czekał. Jednak skąd wiedział, że będzie tamtędy jechała
O tej konkretnej porze? W pizzerii pracowała od niedawna. Być może w minionych dniach była świadkiem jakiegoś zdarzenia i zginęła, ponieważ była niewygodnym świadkiem. Dziś możemy tylko gdybać, ponieważ nie wiadomo, jaki był motyw zabójstwa. Nie jest znana również przyczyna śmierci i nie wiadomo, czy Monika zginęła od razu, czy była gdzieś przetrzymywana. Nie wiadomo, czy została wykorzystana seksualnie, bo rozkład nie pozwolił na przeprowadzenie badań, które mogłyby odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Niektórzy twierdzą, że śmierć Moniki może mieć związek z zaginięciem małżeństwa Drzewińskich z Milanówka, właścicieli willi Chimera. Małżeństwo otrzymało w Milanówku spadek po wujku. Był to dom. Przeprowadzili się do niego z nastoletnimi synami. W domu od lat mieszkał lokator o imieniu Piotr. Dom Drzewińscy otrzymali więc w spadku wraz z lokatorem. Stosunki między nowymi właścicielami a lokatorem nie były dobre. W 2006 roku pani Elżbieta napisała krótką notatkę, że jeśli umrze w ciągu roku, to za jej śmierć na pewno odpowiedzialny będzie Piotr. Kobieta zaginęła miesiąc później. W 2007 roku zaginął również jej mąż. W sprawie, podobnie jak w sprawie Moniki, dopuszczono się wielu zaniedbań. Prokuratura do spraw przestępczości zorganizowanej, która badała sprawę zaginięcia małżeństwa Drzewińskich, w 2009 roku zainteresowała się sprawą Moniki, jednak ostatecznie tych spraw ze sobą nie połączono. W 2010 roku do akt sprawy Moniki wrócili policjanci z Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, a w 2013 roku prokuratura z Grodziska Mazowieckiego, ale do tej pory nie udało się ustalić sprawców. Jeśli więc ktoś z Was dysponuje wiedzą, która pomogłaby w ustaleniu sprawcy tego zabójstwa, proszony jest o kontakt z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu pod numerem telefonu 47 701 26 34. Możecie również skontaktować się ze mną, a ja przekażę wszystkie informacje policji. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na następne zapraszam Was już za kilka dni, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!